Michał Kita po rewanżowej walce z Darko Stosiciem. No niestety w tej walce też nie udało się udowodnić wyższości nad rywalem. Znowu przegrałem. Pokazał, że jak to powiedział, że to nie był lucky punch. No ale gdzieś tam widzisz, jestem mistrzem w przegrywaniu zwycięskich walk i w takim stylu, nie? No właśnie, co bardziej, złość, rozczarowanie po takim pojedynku? Ciężko to i to. Ja tak powiedziałem, ja naprawdę się cieszę, że mi mówię prawie 43 lat. Ja dalej rywalizuję na wysokim poziomie, tak? I znowu do pewnego momentu prowadziłem totalnie walkę i co? Nie no, spokojnie, trzeba to... To co myślisz właśnie? To jest to... Zrobić i... No już koniec jest bardzo blisko, nie? Tak myślisz, że to już koniec się zbliża? No to, wiesz, ja tego nie ukrywałem, ja... tego też nigdy nie będę hipokrytą i walczę dla pieniędzy. Jeżeli nie będę miał odpowiednich pieniędzy, a przegrywając mogę nie dostać takiej oferty, no nie będę walczył, tak? Słuchaj, tylko tak się zastanawiam, bo ty też trochę jesteś jeszcze z tym zawodnikiem z tego bardzo takiego dawnego jeszcze sznytu. Czy nie uważasz, że troszeczkę czasami może gdzieś jakiegoś trenera by się przydało, troszkę jakichś jeszcze ludzi, którzy by cię wspomogli? Trener to musi być autorytet, oni wszyscy, nawet którzy autorytety są w tym kraju, to są moi koledzy. I nigdy nie będzie takim autorytetem, wiesz, dla mnie, tak? Z drugiej strony zobaczcie, no 30-letni facet jest gdzieś tam na topie, a 7 minut przegrywa walki, odpala te bomby i na moją niekorzyść, tak? Jak ja mówiłem, mam nadzieję, że w końcu też ludzie, cieszę się i pozdrawiam tych wszystkich kibiców, jak schodziłem, zaczęli doceniać, że ktoś wychodzi i zostawia serce. To na koniec jeszcze cię zapytam w takim razie, powiedz, mówi, że musisz przemyśleć pewne rzeczy, jeszcze rozumiem, że będzie szansa zobaczyć cię w KSW. Nie mam pojęcia. Szczerze nie wiem. Wiesz, ja od 2 lat podchodzę, że do tych walk, że każda z nich może być moją ostatnią, nie? Ale chyba trochę wzruszenia tak widzę. Tak nie mówię, nie. Wiesz, już na pewno od strony takiej sportowej już nie będę w stanie zawalczyć, żeby podejść o pas, tak? Ale kilka walk, jakby były jakieś fajne oferty, bym mógł stoczyć jeszcze, nie? Ale tak jak powiedziałem, ja nic nie muszę. Ja chcę. To dziękujemy ci bardzo. Dziękujemy ci bardzo w takim razie. Ja mam nadzieję, że cię zobaczymy jeszcze. Zobaczymy.